Niebawem do sprzedaży trafi najnowsza książka Dmitrija Głuchowskiego, zbiór jego opowieści o ojczyźnie. To jest tak naprawdę druga część Witajcie w Rosji, zbiorku, w którym opisuje Rosję, można byłoby rzec, w sposób fantastyczny, tyle że aż nazbyt prawdziwe. Nie ma tu absurdu, który nie okazałby się rzeczywistością. No i co najważniejsze, jest to pierwsza książka Głuchowskiego jako oficjalnego agenta obcego wpływu. Tak, Głuchowski jest w Rosji poszukiwany listem gończym za to, że jest agentem obcego wpływu i za to, że przeciwstawia się swojej ojczyźnie. Tym bardziej polecam.